Tak wygląda ryzykowe radio, proszę Państwa, żeby ludzie więcej się modlili, więcej kolęd śpiewali, no to na pewno byliby lepsi, bo jak ktoś śpiewa, to podwójnie się modli. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. No, sami swoi są nieprzyjaciółmi. W intencji Ojca Świętego i naszej umiłowanej Ojczyzny, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
nami. Światło patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy. Wczoraj otwierała tak konserwę, to pełno mięsa, potem się wszystko psuje, a ona pojedzie na wioskę potem, wiesz, pod nas. Pracujących. Baba Dziak się nażarła, wiesz, poleciała tutaj siedzieć do Kryśki, no bo sama nie może baba siedzieć, ma baba babę, ma baba jeszcze kogoś i tak kołchoza moherowych się kłukał w nas. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baran. Radio kończy. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Ja również już dziękuję w imieniu swoim i Katarzyny, która realizowała dzisiejszy program Za gościnę w Państwa domach. Życzymy Państwu błogosławieństwa Bożego w nowym, nadchodzącym 2017 roku. Minęła 13. Tu Radio Maryja, serwis informacyjny, przedstawią Justyna i Piotr. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowe przepisy, zgodnie z którymi wydawanie dzieci za granicę będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że sprawami będzie się zajmować 11 wyspecjalizowanych sądów, a odwołaniami tylko Sąd Administracyjny w Warszawie. Przedstawiciele resortu już w listopadzie zapowiadali, że przypadki uprowadzeń rodzicielskich rozpatrywane będą na mocy konwencji haskiej, a trafią do wybranych sądów. Dodatkowo kasacje będą mogli złożyć minister sprawiedliwości, rzecznik praw obywatelskich i rzecznik praw dziecka. Wprowadzony ma być także przymus adwokacki. Kierujemy się dwiema podstawowymi zasadami. Dobro dziecka, to jest pierwsza rzecz, dobro dziecka, czyli te przepisy mają służyć dobru dziecka, to jest pierwsza sprawa, a druga mają wzmacniać pozycję polskiego obywatela, który często, szanowni państwo, wyjeżdżając za granicę, zderza się z całym aparatem władzy, właściwie jest bezradny. Potem dochodzi do wielkich dramatów, które dotyczą oczywiście dzieci. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia w ostatnim czasie. Wiele takich spraw analizowaliśmy. Zmiany miałyby wejść w życie w trzecim lub czwartym kwartale 2017 roku. Obrona, jak i prokuratura zaskarżyły wyrok w sprawie katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Akta sprawy z liczącym blisko 800 stron uzasadnieniem są już w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Nie ma jeszcze terminu rozprawy odwoławczej. Hala MTK zawaliła się w styczniu 2006 roku. Zginęło 65 osób, a wiele innych zostało rannych. W czerwcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Katowicach po trwającym ponad 7 lat procesie na 10 lat więzienia skazał projektanta hali Jacka J., uznając go za winnego sprowadzenia katastrofy. Na kary od 5 do 3 lat skazano rzeczoznawcę, inspektora nadzoru budowlanego i członków zarządu MTK. Uniewinniono wykonawców hali. W procesie odpowiadało 9 osób. Amerykański kontyngent wojskowy powinien stacjonować w Estonii na stałe, a nie rotacyjnie, powiedział szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu Stanów Zjednoczonych John McCain. Polityk rozpoczął od Estonii podróż po krajach bałtyckich. Chce je zapewnić, że mimo kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta elekta Donalda Trumpa mogą liczyć na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach dotyczących obronności. McCain dodał, że najlepszym sposobem na zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu Rosjan jest posiadanie wiarygodnej obecności wojskowej oraz silnego sojuszu w ramach NATO. Wizyta senatorów potwierdza, że Amerykanie rozumieją potrzebę stacjonowania wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO, powiedział poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Prezydent elekt również wypowiadał się o wzmocnieniu wschodniej granicy NATO. To jakby są wypowiedzi uzupełniające. Jeżeli słyszymy takie stwierdzenia od liczącego się polityka Stanów Zjednoczonych,
No to jest potwierdzenie, że nie tylko Senat, ale i administracja amerykańska widzi konieczność. No i być może, że dojdziemy do takiej oto sytuacji, że na wschodniej granicy będzie stacjonować na stałe wojsko amerykańskie. A to jest to, o czym nasz rząd mówi od początku, że w tym kierunku powinniśmy prowadzić rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. McCain i towarzyszący mu senatorowie po wizycie w Tallinie udadzą się na Litwę, Łotwę, Ukrainę oraz do Czarnogóry. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy ma niebawem ogłosić nałożenie sankcji na Rosję za jej ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. O sprawie napisał Washington Post, powołując się na źródła we władzach Stanów Zjednoczonych. Według rozmówców gazety administracja Stanów Zjednoczonych finalizuje pracę nad serią wymierzonych w Rosję środków, zarówno sankcji gospodarczych, kroków dyplomatycznych, jak i tajnych działań, w tym prawdopodobnie cyberoperacji. Washington Post zapowiada, że ogłoszenie sankcji może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Według tajnej analizy CIA Rosjanie ingerowali w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Celem tej ingerencji miało być zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach z 8 listopada, a nie tylko podważenie zaufania do amerykańskiego systemu wyborczego. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże, gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0 stopni na wschodzie do 1, 3 stopni w centrum i 5 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty. Na wschodzie w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 110 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie 1017 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja i w internecie. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat kondycja polskiej zbrojeniówki. Naszym gościem będzie pan Arkadiusz Siwko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Początek rozmów w telewizji Trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Blokada Gazpromu. Ważne zwycięstwo polskiego rządu. W naszym dzienniku szczegóły decyzji Trybunału Unii Europejskiej blokującej Gazprom. Dzięki działaniom prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotra Woźniaka ceny gazu w naszych domach nie wzrosną. Po polsku na biegunie. Nowe przepisy pozbawiają dzieci polonijne dostępu do polskiego systemu oświaty. Nie poddamy się, zapewniają rodzice. Dumny z Polski. Odszedł wielki patriota świętej pamięci inżynier Jerzy Jasiuk. Przez 41 lat kierował Muzeum Techniki w Warszawie. W naszym dzienniku wspomnienia tego wybitnego Polaka. Położne z pasją. Kochają swoje powołanie. Gdy trzeba, ratują życie dzieci poczętych, a na co dzień pomagają rodzicom pięknie przeżyć poród. Taki poród buduje potem całą rodzinę i zachęca do przyjmowania kolejnych dzieci. W naszym dzienniku wyjątkowy reportaż o wspaniałych położnych. W naszym dzienniku z cyklu Środy z historią Kościół Niezłomny. Wytrzymał okrutne tortury i nie zdradził prymasa. Dowiedz się, jak ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak oparł się bezpiece. Co było jego siłą? Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Uwaga, przyjaciele, słuchacze, widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, rodziny Radia Maryja. Uwaga z Krakowa, z Kraków i okolice. Otóż każdą pierwszą środę miesiąca są wartościowe spotkania w kościele świętego Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej, parafia Wszystkich Świętych. Także w styczniu, 4 stycznia, środa, godzina 18, msza święta, potem spotkanie z panem profesorem Andrzejem Nowakiem. Temat: historia Polski na nowo pisana. Proszę Państwa, zapraszamy Was, powiedzcie innym. Jest to akademickie koło przyjaciół Radia Maryja. Zapraszamy akademików, ale tych, którzy byli akademikami, także
tych, którzy pragną. Wszystkich zapraszamy, niezależnie od wykształcenia. Jesteście mile widziani, organizujmy się i chwała Panu, że coś takiego jest w Krakowie. Dziękujemy księdzu profesorowi Janowi Maciniakowi, proboszczowi tej parafii i zapraszamy innych. Niech ten dobry przykład zachęci innych, by organizować systematyczne spotkania. Jest to jedna z form nie tylko poznawania się, ale organizowania i formacji. To jest bardzo ważne. Nie zostajmy sami w pojedynkę. Organizujmy się w dobre grupy. Biura Radia Maria, koła przyjaciół. Dobrze, że jest modlitwa, bardzo dobrze, ale niech będą też takie spotkania formacyjne. Duch Święty Wam podpowiada na pewno, co robić. Robić i robić systematycznie. Myślmy też o młodzieży. Młodzież i dzieci. O młodzieży. To jest ważna sprawa. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem jest Grzegorz Mój. 10 minut po 13:00. Na przed nami audycja aktualności dnia. Wystawa pokazuje, jak wyglądało życie mieszkańców archipelagu Cyklany w odległej przeszłości. Informuje między innymi o tym, jakie było ówczesne środowisko naturalne, czym zajmowali się wyspiarze, w co wierzyli, jaka hierarchia panowała na archipelagu, który znajduje się w południowo-zachodniej części Morza Egejskiego. Najbardziej znane dziś jego wyspy to Santorini, Mykonos, Delos, Andros, Naxos czy Paros. Organizatorzy ekspozycji podkreślają, że musieli rozszyfrować te informacje. Na podstawie znalezionych przedmiotów nie istnieją żadne źródła pisemne z tamtego okresu. Dodają, że zależało im nawet pokazać najwcześniejszą sztukę z cykla, które zazwyczaj są kojarzone z artystami XX i XXI wieku. Na wystawie prezentowanych jest dodatkowo prawie 140 obiektów zebranych z innych muzeum w całej Grecji. Z Aten, Beata Kukiel-Graila, Polskie Radio. Na wystawę cyklackie społeczeństwo 5000 lat temu można oglądać w sztuce cyklackiej w Atenach do marca 2017 roku. Polskie Radio 24. Jakimi krokami zmierza się 65. turniej 4 z kosztami, tradycyjnie z magnetyzacją się wokół historii, gdzie jutro zostaną rozegrane kwalifikacje, a w piątek wszystko dlatego, że te konkursy tam są rozgrywane w krótkim odstępie czasu. To są 4 konkursy, ale do tego są jeszcze kwalifikacje, które też odgrywają jakby rolę, bo jednak później jest ta rotacja i jest system KO, w którym startuje się parami, więc nie jest to na pewno proste. Wygrywają oczywiście najlepsi zawsze, Austriacy i Niemcy troszkę mają tam oporę, chyba dlatego, że są u siebie, ale też często jakieś niespodzianki. Naszym gościem jest pan Janusz Kowalski, wiceprezes Zarządu do Spraw Operacyjnych w PGNiG, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie prezesie, Unijny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku PGNiG o zawieszenie wykonania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie oddania Gazpromowi dostępu do 80% gazociągu OPAL. Co to znaczy dla PGNiG i dla nas? Przede wszystkim jest to bardzo dobra informacja dla Rzeczpospolitej, dla Polski, dla nas wszystkich, ponieważ PGNiG jako strategiczna spółka Skarbu Państwa, która w 70% należy do wszystkich Polaków, ma zapisane w statucie, w swoim najważniejszym dokumencie, konieczność i obowiązek dbania o bezpieczeństwo energetyczne Rzeczpospolitej. I poprzez
prowadzoną procedurę prawną, której celem jest doprowadzenie do sytuacji, że wszystkie spółki w całej Unii Europejskiej będą traktowane i mają być traktowane na równych zasadach, na przykład w dostępie do infrastruktury gazowej. Taka powinna być zasada, temu zresztą przyświeca główna idea Unii Europejskiej i państwom członkowskich. PGNiG realizuje dzisiaj tą zasadę poprzez pewien spór prawny z Komisją Europejską, która ta komisja wydała bardzo transparentną decyzję, której finalnym skutkiem miało być i na razie jeszcze cały czas jest sytuacja, w której z lądowej odnogi gazociągu Nord Stream, która biegnie wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, to jest tak zwany gazociąg Opal, rosyjski monopolista, rosyjski koncern Gazprom na skutek decyzji Komisji Europejskiej mógłby zwiększyć swoje wykorzystanie tego gazociągu z 50 do 80%, czyli de facto zmonopolizować tą infrastrukturę. Co to oznacza dla Polski? Jakie są tutaj zagrożenia? W sytuacji braku dostaw z kierunku wschodniego, wstrzymania takich dostaw, a pamiętajmy, że do roku 2022, dokładnie do 31 grudnia tego roku, Polska realizuje kontrakt monopolistyczny realizowany przez PGNiG, tak zwaną umowę jamalską, która faktycznie monopolizuje w ponad 85% dostawy surowca do Polski tego gazu, który zużywamy w tym koszyku importowym, bo mamy około ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu wydobycia krajowego. I w sytuacji kryzysowej, kiedy Gazprom wstrzymałby dostawy do Polski, a takie sytuacje miały wielokrotnie w przeszłości miejsce, Polska powinna mieć możliwość sprowadzenia gazu w kierunku na przykład zachodniego. W większości jest to surowiec dzisiaj rosyjski, ale taka infrastrukturalna możliwość, techniczna możliwość powinna istnieć. Sytuacja, w której Komisja Europejska monopolizuje niejako dla rosyjskiego koncernu Gazprom możliwość korzystania z gazociągu Opal, właśnie w tej sytuacji kryzysowej stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. 50% w porządku, ale gdy ta przepływność ma się zwiększyć do 80%, a może nawet blisko 100%, wtedy tej możliwości technicznej ściągnięcia gazu w naszą stronę, na przykład tak jak pan mówi, o stronę Niemiec, nie byłoby takiej możliwości, tak? No, żadna monopolizacja, nawet 50% nie jest w porządku, natomiast zostaliśmy taki stan prawny, jaki jest i dobrze by było doprowadzać według tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego, którego intencją główną jest to, aby z każdej infrastruktury gazowej czy ropy naftowej, paliw ciekłych, każda spółka bez względu na to, do kogo należy, mogła korzystać na równych zasadach. Taka jest główna zasada i taka powinna być główna zasada w Unii Europejskiej. Sytuacja, w której mamy do czynienia z transparentną decyzją, która wprost zagraża bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też od strony biznesowej uniemożliwia korzystanie z tego gazociągu biznesowego naszej spółce, ponieważ chcę przypomnieć, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma swoją spółkę, która zajmuje się handlem gazem właśnie zlokalizowaną w Niemczech, w Monachium. No i jest to sytuacja, która bije również interesy bezpośrednio PGNiG S.A., które jest zainteresowane tym, aby handlować na rynkach międzynarodowych surowce. To jak to się okazało, że w październiku komisja taką dała decyzję, tak? Możliwość wykorzystania 80% przepustowości tego gazociągu. To jest oczywiście problematyczne. To jest ojcze pytanie oczywiście, które musimy zawiesić w próżni. Dla nas jest to decyzja absolutnie nie do przyjęcia. Jest to decyzja kontrowersyjna i decyzja, która w sposób nietransparentny została przyjęta i uderza w nasze interesy biznesowe jako spółki, ale przede wszystkim w interesy Rzeczpospolitej i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego dla wszystkich Polaków. Mógłbym od strony takiej publicystycznej wyciągnąć taki wniosek, że cały czas mamy do czynienia z sytuacją, w której niektóre koncerny mają lepszą pozycję wyjściową w tego typu decyzjach, a tak nie powinno być.
Dla nas bardzo istotne jest to, że pokazujemy naszą determinacją i to jest tutaj ukłonem szczególnie do naszych prawników zatrudnionych w Polskim Górnictwie Naftowym Gazowniczym. Nie ukrywam, że ten pion jest akurat w moim nadzorze i przeprowadzona w tym roku reforma tego pionu prawniczego skutkuje tym, że nasi prawnicy są w stanie na, nie tylko w kraju, ale i za granicą wygrywać międzynarodowe spory. To jest oczywiście początek tego sporu, ponieważ do połowy stycznia Trybunał będzie zbierał opinie i potem wyda ostateczną decyzję. Natomiast to też pokazuje, że Polska, Rzeczpospolita i również Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo są zdeterminowane do tego, aby bronić naszych interesów. Ja nie ukrywam, że tworząc pewnego rodzaju zespół prawników, profesjonalistów, młodych ludzi 30-40-letnich, którzy mają wielką ambicję, aby tworzyć taką kancelarię prawną Rzeczpospolitej, czyli kancelarię prawną w rozumieniu oczywiście intencjonalnym, jako grupę ludzi, którzy dla dobra Rzeczpospolitej swoje ambicje w zakresie porzucają i